Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Bardzo serdecznie pozdrawiają wszystkich słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. Ojciec Andrzej Borek, werbista. I ojciec Piotr Andrukiewicz, redemptorysta. Proszę Państwa, towarzyszymy Ojcu Świętemu Franciszkowi odbywającemu swoją 40. podróż apostolską do Afryki, do Republiki Demokratycznej Konga. Dziś bardzo ważny moment tej pielgrzymki, msza święta na lotnisku Ndolo. To lotnisko oddalone jest od miejsca, gdzie Ojciec Święty spędził noc, a więc od nuncjatury 8,5 kilometra. Kiedy przybył Ojciec Święty, najpierw samochodem panoramicznym przejechał pomiędzy sektorami, bowiem zgromadziły się tu ogromne rzesze wiernych, a teraz już jesteśmy w momencie rozpoczęcia się mszy świętej, bo zmierza do ołtarza procesja koncelebransów księży biskupów. Ojciec Święty jest już w miejscu przewodniczenia i za chwilę msza święta się rozpocznie. Rozpoczęła się msza święta bardzo pięknym, uroczystym śpiewem w języku francuskim o tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa. Mszę świętą celebruje ksiądz kardynał Fridolin Ambongo Besungu. To jest arcybiskup Kinszasy. Urodził się w 1969 roku. W 1987 roku złożył śluby wieczyste w zakonie braci mniejszych kapucynów. 14 sierpnia 1988 roku przyjął święcenia kapłańskie i ukończył studia z teologii moralnej na Akademii Alfonzjańskiej w Rzymie, a więc instytucie prowadzonym przez Zgromadzenie Ojców Redemptorystów. W latach 88-89 był proboszczem w Bobito, wykładał teologię moralną na Uniwersytecie Katolickim Konga w Kinszasie, w Wyższym Seminarium Duchownym Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lisali, a później w Instytucie Mazenoda. Pełnił różne funkcje w zgromadzeniu, a potem Benedykt XVI w 2004 roku mianował go biskupem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami. Bracia i siostry, zebraliśmy się tutaj w imię Chrystusa. Módlmy się wraz z tymi, którzy nas poprzedzili do Królestwa Bożego i wraz ze wszystkimi świętymi, aby ta eucharystyczna ofiara
uczyniła nas coraz bardziej świadomymi udziału w wielkiej rodzinie dzieci Bożych. Proszę Państwa, niektóre elementy tej liturgii są trochę inne. W tym momencie nastąpi litania do wszystkich świętych, jako że msza jest odprawiana częściowo w rycie zairskim. Oto wezwania. Święta Maryjo, módl się za nami, bądź z nami. Ty, Matko Boga, bądź z nami. Przyjmij naszą modlitwę, bądź z nami. Bądź także ze wszystkimi tymi, którzy celebrują Eucharystię w tym momencie. Bądź ze nami wszystkimi. Wszyscy święci, bądźcie z nami. Wy, którzy widzicie, oglądacie Boga, bądźcie z nami. Przyjmijcie naszą modlitwę, bądźcie z nami. Bądźcie także z tymi wszystkimi, którzy celebrują Eucharystię w tym momencie. Bądźcie z nami. I wy, nasi przodkowie, bądźcie z nami. Wy, którzy służyliście Bogu całym waszym sercem, bądźcie z nami. Przyjmijcie naszą modlitwę i bądźcie z nami. Bądźcie także z tymi, którzy celebrują Eucharystię w tym momencie. Bądźcie z nami. W tym momencie nastąpi śpiew pieśni Chwała na Wysokości Bogu. Przed chwilą anonsjator, komentator zachęcił lud do tego, żeby z werwą, z radością śpiewali Panu. W trakcie pieśni Chwała na Wysokości Bogu wokół ołtarza możemy sobie wyobrazić, że tańczą ministranci oraz kapłan z kadzidłem okadzając ołtarz. Ten taniec towarzyszy całej liturgii. Przed ołtarzem widzimy również dziewczynki, które w Polsce są bielokomunijną. W Kongo nazywane są bambuetete, czyli gwiazdeczki. Są pięknie ubrane na biało. Co jest ciekawe, nie tańczą w butach, tylko w samych skarpetkach, żeby przed ołtarzem pańskim nie przychodzić w butach, ale z gołymi stopami i w ten sposób również oddawać cześć Panu Bogu. Jak widzimy, liturgia bardzo żywiołowa, wszyscy wierni, włączani, zaangażowani w ten śpiew Chwała na Wysokości Bogu, machają dłońmi nad głowami, poruszają się w rytm tego śpiewu, klaszczą w dłonie. Dziewczynki wykonują taniec tradycyjny, czasami skomplikowany dla nas obcokrajowców, a kapłani, pozostali ludzie tańczą na dwa. Jest to bardzo prosty taniec. Klaszczemy w dłonie i rytm na dwa jest bardzo prosty, taki naturalny. Z nogi na nogę. Z nogi na nogę, dokładnie.
po zakończeniu pieśni Chwała na Wysokości. Teraz nastąpi kolekta. Módlmy się. Boże, Ty z ojcowską troską czuwasz nad wszystkimi. Spraw, aby ludzie, którzy mają wspólne pochodzenie, w pokoju tworzyli jedną rodzinę złączoną więzami braterskiej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Tu znów bardzo ciekawy element. Przed rozpoczęciem liturgii słowa wykonujące czytania i Ewangelii podchodzą do Ojca Świętego, prosząc Go o błogosławieństwo, tak jak diakon. Ojcze, pobłogosław nas, aby Bóg nam asystował ze swoją łaską, abyśmy godnie głosili Słowo Boże. Niech Bóg przyjdzie wam z pomocą, aby w końcu wasze oczy się oświeciły i aby słowo ogłoszone przez wasze usta pocieszyło ludzkie serca. W czasie liturgii będziemy czytali fragment z Księgi Izajasza, rozdział 57, werset od 15 do 19. Tak bowiem mówi Wysoki i Wzniosły, którego stolica jest wieczna, a imię święte. Zamieszkuję miejsce wzniosłe i święte, lecz jestem z człowiekiem skruszonym i pokornym, aby ożywić ducha pokornych i tchnąć życie w serca skruszone. Bo nie będą wiecznie prowadzić sporu, ani na zawsze będę rozgniewany. Inaczej ustałe, by niknąć sprzed mego oblicza tchnienie i istoty żyjące, którym ja uczynił. Zawrzałem gniewem z powodu jego występnej chciwości. Ukrywszy się w moim gniewie, cios mu zadałem. On jednak szedł zbuntowany drogą swego serca, a drogi jego widziałem, ale ja go uleczę i pocieszę i obdarzę pociechami jego samego i pogrążonych z nim w smutku, wywołując na wargach ich dziękczynienie. Pokój, pokój dalekim i bliskim, mówi Jahwe. Ja go uleczę. Je le guérirai. Bandico. W tym momencie dziewczynka, która przeczytała fragment Pisma Świętego, odśpiewała: Przyjaciele, oto Słowo Boże. Część liturgii jest sprawowana w języku Lingala, jednym z czterech języków narodowych. Właśnie w Kinszasie, w stolicy, mówi się w języku Lingala. Za chwilę rozpocznie się psalm responsoryjny. Będzie to psalm 122. Obdarz nas, Panie, pokojem, w Tobie pokładamy nadzieję.
dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, o Jeruzalem. Jeruzalem wzniesione jak miasto, gęsto i ściśle zabudowane. Tam wstępują pokolenia, pokolenia pańskie, aby według prawa Izraela wielbić imię Pana. Tam ustanowiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Proście o pokój dla Jeruzalem. Niech zażywają pokoju ci, którzy Ciebie miłują. Obdarz, Panie, pokojem tych, którzy w Tobie pokładają nadzieję. Proście o pokój dla Jeruzalem. Niech zażywają pokoju ci, którzy Ciebie miłują. Niech pokój będzie w Twoich murach, a bezpieczeństwo w Twoich pałacach. Teraz także zupełnie nowy element. Ojciec Święty wsypuje kadzidło do trybularza, a następnie diakon, otrzymawszy błogosławieństwo, bierze księgę Ewangelii i mówi, zwraca się do wszystkich: bracia i siostry, słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Słuchajmy go. Za chwilę rozpocznie się śpiew przed Ewangelią, śpiew Alleluja. I te rytmy, które towarzyszą procesji z Księgą Pisma Świętego. Przepraszamy za małe zakłócenia w przekazie.
słowa, które były śpiewane jako werset. Bracia i siostry, otwórzcie wasze uszy, otwórzcie wasze serca. Pan mówi. Fragment, który przed chwilą będzie odczytany, pochodzi z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 20, werset od 19 do 23. W tym momencie luty usiadł, został wezwany do tego, aby siąść, aby słuchać Słowa Bożego. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Veuillez vous lever. Zechcecie się powstać. Chwała Tobie, Jezu. W tym momencie chór śpiewa aklamację Alleluja po wysłuchaniu fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Bandeko Boboto, bracia i siostry, pokój. Bondeko, braterstwo. Bondeko, braterstwo. Esengo, radość. Esengo, radość, radość z zobaczenia was i spotkania z wami jest wielka. Długo czekałem na tę chwilę. Dziękuję, że tu jesteście. Ewangelia powiedziała nam przed chwilą, że także radość uczniów była wielka w wieczór paschalny, a zrodziła się ona, gdy ujrzeli Pana. W tej atmosferze radości i zadziwienia zmartwychwstały mówi do swoich uczniów. A co im mówi? Przede wszystkim dwa słowa. Pokój wam. Jest to pozdrowienie, ale jest to też coś więcej niż pozdrowienie. Jest to przekaz, bo pokój, ten pokój zapowiedziany przez aniołów w noc betlejemską, ten, który Jezus obiecał zostawić swoim uczniom, zostaje teraz po raz pierwszy uroczyście im przekazany. Pokój Jezusa, który jest nam przekazywany także w każdej mszy świętej, ma naturę paschalną. Przychodzi wraz ze zmartwychwstaniem, ponieważ Pan musiał najpierw pokonać naszych nieprzyjaciół, grzech i śmierć i pojednać świat z Ojcem. Musiał doświadczyć naszej samotności i naszego opuszczenia, doświadczyć naszych piekieł, ogarnąć i pokonać odległości, które oddzielały nas od życia i nadziei.
Teraz, po zniwelowaniu dystansu między niebem a ziemią, między Bogiem a człowiekiem, Pan Jezus zostaje udzielony uczniom. Postawmy się zatem po ich stronie. W tym dniu byli całkowicie oniemiali skandalem krzyża, zranieni wewnętrznie tym, że opuścili Jezusa, uciekając, rozczarowani epilogiem Jego losów, zalęknieni, że skończą tak jak On. Było w nich poczucie winy, frustracja, smutek, lęk. Tymczasem Jezus głosił pokój, podczas gdy to, co nosili w sercach uczniowie, obróciło się w ruinę. Głosił życie, podczas gdy oni odczuwali w swym wnętrzu śmierć. Innymi słowy, pokój Jezusa przychodzi w chwili, kiedy wszystko wydaje się dla nich skończone. A najbardziej nieoczekiwanym i pozbawionym nadziei momencie, kiedy brak jakichkolwiek przebłysków pokoju. Tak właśnie czyni Pan. Zadziwia nas, wyciąga rękę, gdy jesteśmy bliscy zatonięcia, podnosi nas, gdy sięgamy dna. Kolejne fragmenty są tłumaczone od razu na język francuski. Delusi per l'epilogo della sua vicenda, timorosi di fare la sua stessa fine. In loro c'erano sensi di colpa, frustrazione, tristezza, paura. Ebbene, Gesù proclama la pace mentre nel cuore dei discepoli si sono le macerie. Annuncia la vita mentre loro sentono dentro la morte. Innymi słowy, pokój Jezusa przychodzi w chwili, kiedy wszystko wydaje się dla nich skończone, w najbardziej nieoczekiwanym i pozbawionym nadziei momencie, kiedy brak jakichkolwiek przebłysków pokoju. Tak właśnie czyni Pan. Zadziwia nas, wyciąga rękę, gdy jesteśmy bliscy zatonięcia, podnosi nas, gdy sięgamy dna. Bracia i siostry, z Jezusem zło nigdy nie zwycięża, nigdy nie ma ostatniego słowa, bo On jest naszym pokojem, a Jego pokój zwycięża. My zatem, którzy należymy do Jezusa, nie możemy pozwolić, by zapanował w nas smutek, nie możemy pozwolić, by wkradła się rezygnacja i fatalizm, jeśli wokół nas panuje taki klimat. Niech On nas obejmuje. W świecie zniechęconym przemocą i wojną chrześcijanie postępują tak jak Jezus. On niemal nalegając powtórzył uczniom: pokój wam. A my także jesteśmy wezwani, aby czynić to, co do nas należy i głosić światu to nieoczekiwane i pierwsze orędzie pokoju. Możemy jednak zadać sobie pytanie, jak zachowywać, pielęgnować Jezusowy pokój? On sam wskazuje nam trzy źródła pokoju, trzy źródła służące Jego umacnianiu. Są nimi przebaczenie, wspólnota i misja. Alors que dans le cœur des disciples ce sont des ruines, Jésus proclame la paix. Alors qu'ils ressentent en eux la mort, il annonce la vie. En d'autres termes, la paix de Jésus survient au moment où tout semble fini pour eux, au moment le plus inattendu et inespéré, où il n'y a aucune lueur de paix. Ainsi fait le Seigneur. Il nous étonne. Il tend la main lorsque nous sommes sur le point de sombrer. Il nous relève quand nous touchons le fond. Frères et sœurs,
Avec Jésus, le mal ne l'emporte jamais. Il n'a jamais le dernier mot. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Et sa paix est victorieuse. C'est pourquoi nous qui appartenons à Jésus, nous ne pouvons pas laisser la tristesse l'emporter sur nous. Nous ne pouvons pas laisser la résignation et le fatalisme s'installer. Si l'on respire cette atmosphère autour de nous, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Dans un monde découragé par la violence et la guerre, les chrétiens doivent faire comme Jésus. Il a répété avec insistance aux disciples, « La paix soit avec vous ». Et nous sommes appelés à faire nôtre et à dire au monde cette annonce inespérée et prophétique de paix. Mais possiamo chiederci come custodire e coltivare la pace di Gesù? Przyjrzymy się pierwszemu, możemy jednak zadać sobie pytanie, jak zachowywać i pielęgnować Jezusowy pokój. On sam wskazuje nam trzy źródła pokoju, trzy źródła służące Jego umocnieniu. Są nimi przebaczenie, wspólnota i misja. Przyjrzymy się pierwszemu źródłu, przebaczeniu. Jezus mówi do swoich uczniów, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Zanim jednak udzieli apostołom władzy przebaczenia, sam im przebacza. Nie słowami, lecz gestem, pierwszym, jaki zmartwychwstały wykonuje wobec nich. Jak mówi Ewangelia, pokazał im ręce i bok. To znaczy, że odsłania przed nimi swe rany, ofiaruje je za nich, bo przebaczenie rodzi się z ran. Rodzi się wtedy, gdy odniesione rany nie pozostawiają blizn nienawiści, lecz stają się przestrzenią czynienia miejsca dla innych i przyjmowania ich słabości. Wówczas słabości te stają się szansami, a przebaczenie staje się drogą do pokoju. Nie chodzi o to, by zostawić wszystko za sobą, jakby nic się nie stało, ale by z miłością otworzyć swoje serce na innych. Tak właśnie czyni Jezus. W obliczu nędzy tych, którzy się Go zaparli i opuścili, odsłania swe rany i otwiera źródło miłosierdzia. Nie używa wielu słów, ale otwiera szeroko swoje zranione serce, by powiedzieć nam, że zawsze jest zraniony miłością do nas. Comment garder cultiver la paix de Jésus? Lui-même nous indique trois sources de paix. Trois sources pour continuer à la cultiver. Elles sont le pardon, la communauté et la mission. Voyons la première source, le pardon. Jésus dit aux siens, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. Cependant, avant de donner aux apôtres le pouvoir de pardonner, il leur pardonne, non pas avec des mots, mais avec un geste. Le premier que le ressuscité accomplit devant eux. L'Évangile dit, il leur montra sa main et son côté, c'est-à-dire qu'il leur montre ses plaies. Il leur offre, parce que le pardon naît des blessures. Il naît lorsque les blessures sont subies, ne laissent pas des cicatrices de haine, mais deviennent le lieu où faire de la place aux autres et accueillir leurs faiblesses. Les fragilités deviennent alors des opportunités et le pardon devient le chemin de la paix. Il ne s'agit pas de tout laisser derrière soi comme si de rien n'était, mais d'ouvrir son cœur aux autres avec amour. C'est ce que fait Jésus. Face à la misère de ceux qui l'ont renié, abandonné, il montre ses plaies et ouvre la source de la miséricorde. Il n'utilise pas beaucoup de mots, mais il ouvre et grand son cœur blessé pour nous dire qu'il est toujours blessé d'amour pour nous. Bracia i siostry, kiedy gnębi nas poczucie winy i smutek, kiedy sprawy nie układają się dobrze, wiemy, gdzie spoglądać. Na rany Jezusa, gotowego przebaczyć nam swoją zranioną i nieskończoną miłością. On zna nasze rany, zna rany Twojego kraju, Twojego narodu, Twojej ziemi.
Są to palące rany, nieustannie zarażane nienawiścią i przemocą, podczas gdy lekarstwo sprawiedliwości i balsam nadziei wydają się nigdy nie nadchodzić. Bracie, siostro, Jezus cierpi wraz z Tobą, widzi rany, które nosisz w sobie i pragnie Cię pocieszyć i uzdrowić, ofiarując Ci swoje zranione serce. Twemu sercu Bóg powtarza słowa, które wypowiedział dzisiaj przez proroka Izajasza. Ja go uleczę i pocieszę, i obdarzę pociechami Jego samego. Wszyscy razem wierzymy dzisiaj, że z Jezusem zawsze istnieje szansa przebaczenia i rozpoczęcia od nowa, a także siła, by przebaczyć sobie, innym i historii. Tego właśnie Chrystus pragnie. Namaścić nas swoim przebaczeniem, by dać nam pokój i odwagę, byśmy i my przebaczali, odwagę, by dokonać wielkiej amnestii serca. Jak dobrze robi nam oczyszczenie naszych serc z gniewu, z wyrzutów sumienia, z wszelkich urazów i goryczy. Najmilsi, niech dzisiejszy dzień będzie czasem łaski, by przyjąć i doświadczyć przebaczenia Jezusa. Niech to będzie właściwy czas dla Ciebie, który nosisz w sercu ciężkie brzemię i potrzebujesz, by zostało ono zdjęte, abyś mógł znowu oddychać. I niech to będzie właściwy czas dla Was, którzy w tym kraju nazywacie się chrześcijanami, ale dopuszczacie się przemocy. To do Was Pan mówi: złóżcie broń, przyjmijcie miłosierdzie, a do wszystkich zranionych i uciśnionych z tego ludu kieruje On słowa: nie bójcie się złożyć Wasze zranienia w moich, Wasze boleści w moich ranach. Uczyńmy to, bracia i siostry. Nie bójmy się zdjąć krzyża z szyi i wyjąć go z kieszeni, wziąć go do rąk i nosić blisko serca, aby łączyć swoje rany z ranami Jezusa. Wracając do domu, zdejmijcie krzyż ze ściany i obejmijcie go. Dajmy Chrystusowi szansę uzdrowienia naszych serc. Złóżmy w Nim naszą przeszłość, wszystkie lęki i obawy. Jakże wspaniale otworzyć drzwi swojego serca i domu na Jego pokój. A dlaczego nie napisać w Waszych pokojach, na Waszych ubraniach, na zewnątrz Waszych domów Jego słów: pokój Wam? Pokażcie je. Niech będą proroctwem dla kraju, błogosławieństwem Pana dla tych, których spotkacie. Pokój Wam. Pozwólmy, by przebaczył nam Bóg i przebaczajmy sobie nawzajem. Lorsque les choses ne vont pas bien, nous savons regarder vers les plaies de Jésus, prêt à nous pardonner avec son amour blessé infini. Il connaît tes blessures, il connaît les blessures de ton pays, de ton peuple, de ta terre. Ce sont des blessures qui brûlent, continuellement infectées par la haine et la violence, alors que le remède de la justice et le baume de l'espérance ne semble jamais arriver. Frères, sœurs, Jésus souffre avec toi. Il voit les blessures que tu portes en toi et désire te consoler et te guérir. En te présentant son cœur blessé, Dieu répète à ton cœur les paroles qu'il a prononcées aujourd'hui par le prophète Isaïe. Je le guérirai, je le conduirai, je le comblerai de consolation. Ensemble, aujourd'hui, nous croyons qu'il y a toujours avec Jésus la possibilité d'être pardonné et de recommencer, et aussi trouver la force de pardonner à soi-même, aux autres et à l'histoire. C'est ce que le Christ veut, nous oindre de son pardon pour nous donner la paix et le courage de pardonner à notre tour, le courage d'accomplir une grande amnistie du cœur. Comme il nous est bon de purifier nos cœurs de la colère,
de remords, de tout ressentiment et de toute rancœur. Bien-aimé, que ce jour soit un temps de grâce pour accueillir et vivre le pardon de Jésus, qu'il soit l'occasion pour toi qui porte un lourd fardeau dans ton cœur dont tu as besoin de te débarrasser, de recommencer à respirer, et qu'il soit un moment propice pour toi qui t'affirme chrétien dans ce pays et qui commet des violences. À toi, le Seigneur dit, dépose tes armes, embrasse la miséricorde. Et à tous les blessés et opprimés de ce peuple, il dit, n'ayez pas peur de mettre vos blessures dans les miennes, vos plaies dans mes plaies. Faisons-le, frères et sœurs. N'ayez pas peur de sortir le crucifix de votre école et de vos poches, de le prendre dans les mains et de le porter sur le cœur pour partager vos blessures avec celles de Jésus. De retour à la maison, prenez le crucifix que vous avez et embrassez-le. Donnons au Christ la possibilité de guérir nos cœurs. Jetons en lui le passé, toutes les peurs, toutes les angoisses. Comme c'est beau d'ouvrir les portes du cœur et celles de la maison à sa paix. Et pourquoi ne pas écrire dans vos chambres, sur vos vêtements, à l'extérieur de vos maisons, cette parole, paix à vous. Exhibez-la, elle sera une prophétie pour le pays, une bénédiction du Seigneur sur ceux que vous rencontrerez. Paix à vous. Laissons-nous pardonner par Dieu et pardonnons-nous les uns aux autres. Spójrzmy teraz na drugie źródło pokoju, na wspólnotę. Zmartwychwstały Jezus nie zwraca się do poszczególnych uczniów, ale spotyka ich wszystkich razem. Mówi do nich w liczbie mnogiej i pierwszej wspólnocie przekazuje swój pokój. Nie ma chrześcijaństwa bez wspólnoty, tak jak nie ma pokoju bez braterstwa. Ale jako wspólnota, gdzie podążać, gdzie iść, aby znaleźć pokój? Spójrzmy jeszcze raz na uczniów. Przed Paschą poszli za Jezusem, ale wciąż myśleli zbytnio po ludzku. Liczyli na zwycięstwo Mesjasza, który wypędzi ich wrogów, który będzie czynił niezwykłe rzeczy i cuda, zwiększy ich prestiż i sukces. Jednak to światowe pragnienia pozostawały ich z pustymi rękami, wręcz odebrały wspólnocie pokój, rodząc kłótnie i niezgodę. Grozi to także i nam, że będąc razem, zaczniemy działać w pojedynkę, poszukując w społeczeństwie, ale i w Kościele władzy, kariery, ambicji. W ten sposób jednak człowiek podąża za własnym ja, zamiast za prawdziwym Bogiem, i kończy jak tamci uczniowie, zamknięci w domu, pozbawieni nadziei i pełni lęku. Ale oto w dzień Paschy odnajdują drogę do pokoju dzięki Jezusowi, który tchnie na nich i mówi, weźmijcie Ducha Świętego. Dzięki Duchowi Świętemu nie będą już patrzeć na to, co ich dzieli, ale na to, co ich łączy. Pójdą w świat już nie dla samych siebie, lecz dla innych. Nie po to, by się pokazać, ale po to, by dawać nadzieję. Nie po to, by zyskać aprobatę, lecz po to, aby radośnie poświęcić życie dla Pana i dla innych ludzi. Voyons maintenant la deuxième source de paix, la communauté. Jésus ressuscité ne s'adresse pas à des disciples individuellement, mais il les rencontre ensemble. Il leur parle au pluriel. Et il donne sa paix à la première communauté. Il n'y a pas de christianisme sans communauté, tout comme il n'y a pas de paix sans fraternité. Mais en tant que communauté, où marcher, où aller pour trouver la paix? Regardons à nouveau les disciples. Avant Pâques, ils suivaient Jésus, mais ils raisonnaient encore de manière trop humaine. Ils espéraient un Messie conquérant, qui aurait chassé les ennemis,
qui auraient accompli des prodiges et des miracles, qui auraient augmenté leur prestige et leur succès. Mais ces désirs mondains les ont laissés les mains vides. Pire, ils ont retiré à la communauté la paix en générant des discussions et des oppositions. Pour nous aussi, il y a ce risque. Être ensemble, mais avancer seul en cherchant dans la société, mais aussi dans l'Église, le pouvoir, la carrière, les ambitions. Or, de cette manière, l'on suit son propre moi au lieu du vrai Dieu et l'on finit comme des disciples, enfermés chez soi, vides d'espérance et remplis de peur et de désillusion. Mais voici qu'à Pâques, ils retrouvent le chemin de la paix grâce à Jésus qui souffle sur eux et dit « Recevez l'Esprit Saint ». Grâce à l'Esprit Saint, ils ne considéreront plus ce qui les divise, mais ce qui les unit. Ils iront dans le monde non plus pour eux-mêmes, mais pour les autres, non pas pour avoir de la visibilité, mais pour donner de l'espérance. Non pas pour gagner l'approbation, mais pour dépenser leur vie avec joie pour le Seigneur et pour les autres. Bracia i siostry, naszym zagrożeniem jest podążanie za duchem świata zamiast za duchem Chrystusa. A jaki jest sposób, by nie wpaść w pułapki władzy i pieniędzy, by nie ulec podziałom, pokusom klerykalizmu i karierowiczostwa, które podkopują wspólnotę, ani fałszywym złudzeniom przyjemności i uprawiania czarów, które zamykają człowieka w sobie. Pan proponuje nam to ponownie przez proroka Izajasza, mówiąc: jestem z człowiekiem skruszonym i pokornym, aby ożywić ducha pokornych. Drogą jest dzielenie się z ubogimi. Jest to najlepsze antidotum na pokusę podziałów światowości. Trzeba mieć odwagę patrzeć na ubogich i słuchać ich, bo są członkami naszej wspólnoty, a nie obcymi, których należy usunąć precz z pola widzenia i wymazać z sumienia. Trzeba otworzyć nasze serca na innych, zamiast zamykać je we własnych problemach czy próżności. Zacznijmy od ubogich, a odkryjemy, że wszyscy dzielimy ubóstwo wewnętrzne, że wszyscy potrzebujemy Ducha Bożego, aby nas uwolnił od ducha świata, że pokora jest wielkością chrześcijanina, a braterstwo prawdziwym bogactwem. Uwierzmy we wspólnotę i z Bożą pomocą budujmy Kościół wolny od ducha światowego i pełen Ducha Świętego, wolny od bogactwa dla siebie, a napełniony braterską miłością. Et quel est le moyen de ne pas tomber dans les pièges du pouvoir et de l'argent, de ne pas céder aux divisions, aux flatteries, du carriérisme qui ronge la communauté, aux fausses illusions du plaisir et de la sorcellerie qui renferme en soi-même. Le Seigneur nous les suggère à nouveau par l'intermédiaire du prophète Isaïe en disant « Je suis avec qui est broyé, humilié dans son esprit, pour animer l'esprit des humiliés, pour animer le cœur de ceux qu'on a broyés. Le moyen, c'est de partager avec les pauvres. Voilà le meilleur antidote contre la tentation de nous diviser et de devenir mondains. Avoir le courage de regarder les pauvres et de les écouter, car ils sont des membres de notre communauté et non pas des étrangers à ôter de notre vue et de notre conscience. Ouvrir notre cœur aux autres au lieu de le fermer sur nos problèmes ou sur nos vanités. Repartons des pauvres et nous découvrirons que nous partageons tous une pauvreté intérieure, que nous avons tous besoin de l'Esprit de Dieu pour nous libérer de l'esprit du monde, que l'humilité est la grandeur du chrétien et la fraternité sa vraie richesse. Croyons en la communauté et, avec l'aide de Dieu,
édifions une église vide d'esprit mondain, mais remplie d'Esprit Saint, libre de toute richesse pour soi-même et pleine d'amour fraternel. Wreszcie dochodzimy do trzeciego źródła pokoju, misji. Jezus mówi do uczniów: jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Posyła nas tak, jak Ojciec posłał Jego. A w jakim duchu Ojciec posłał Go na świat? Posłał Go, aby służył i oddał życie za ludzkość, aby objawił swoje miłosierdzie wobec każdego, aby szukał oddalonych. Jednym słowem, posłał Go do wszystkich, nie tylko do sprawiedliwych, ale do wszystkich. W tym sensie ponownie rozbrzmiewają słowa Izajasza. Pokój, pokój dalekim i bliskim, mówi Pan. Dalekim przede wszystkim, a bliskim, to znaczy nie tylko naszym, ale wszystkim. Bracia i siostry, naszym powołaniem jest bycie misjonarzami pokoju i to właśnie da nam pokój. Jest to kwestia wyboru, uczynienie miejsca w naszych sercach dla wszystkich. To przekonanie, że różnice etniczne, regionalne, społeczne i religijne mają charakter drugorzędny i nie są przeszkodami. Że inni są braćmi i siostrami, członkami tej samej wspólnoty ludzkiej i tej samej rodziny Bożej. Że wszyscy są adresatami pokoju, który Jezus przyniósł na świat. To przekonanie, że my, chrześcijanie, jesteśmy wezwani do współpracy ze wszystkimi, do przetrwania łańcucha przemocy, do rozmontowania spisku nienawiści. Tak, chrześcijanie posłani przez Chrystusa są z definicji powołani do tego, by żyć w świecie, być w świecie sumieniami pokoju. Nie tylko sumieniami krytycznymi, ale przede wszystkim świadkami miłości, starającymi się nie o wypełnienie przysługiwanych im praw, ale praw Ewangelii, którymi są braterstwo, miłość i przebaczenie, nie dążącymi do realizacji własnych interesów, lecz misjonarzami szalonej miłości, jaką Bóg darzy każdego człowieka. Pokój wam, mówi dziś Jezus do każdej rodziny, wspólnoty, grupy etnicznej, dzielnicy i miasta w tym wielkim kraju. Pokój wam. Niech te słowa naszego Pana rozbrzmiewają w ciszy naszych serc. Usłyszmy je skierowane do nas i wybierzmy bycie świadkami przebaczenia. Czynne działanie we wspólnocie ludźmi z misją pokoju w świecie. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il nous envoie comme le Père l'a envoyé. Et comment le Père l'a-t-il envoyé dans le monde? Il l'a envoyé pour servir et donner sa vie pour l'humanité, pour manifester sa miséricorde pour chacun, pour chercher ceux qui sont loin. En un mot, il l'a envoyé pour tous, non pas seulement pour les justes, mais pour tous. En ce sens, les paroles d'Isaïe résonnent à nouveau. Paix, la paix à celui qui est loin et à celui qui est proche, dit le Seigneur, à ceux qui sont loin d'abord et aux proches, non pas seulement aux nôtres, mais à tous. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être des missionnaires de paix et cela nous donnera la paix. C'est un choix. C'est faire de la paix, de la place dans nos cœurs pour tous. C'est croire que les différences ethniques, régionales, sociales et religieuses viennent après et ne sont pas des obstacles. Croire que les autres sont des frères et des sœurs, membres de la même communauté humaine. Croire que tous sont destinataires de la paix apportée dans le monde par Jésus. C'est croire que nous, chrétiens, nous sommes appelés à collaborer avec tous, à briser le cercle de la violence, à démanteler les complots de la haine. Oui, les chrétiens envoyés par le Christ
sont appelés par définition à être la conscience de la paix du monde, non seulement des consciences critiques, mais surtout des témoins d'amour, non pas à ceux qui revendiquent leurs propres droits, mais à ceux de l'Évangile que sont la fraternité, l'amour et le pardon, non pas à ceux qui cherchent leurs intérêts, mais des missionnaires de l'amour fou que Dieu a pour chaque être humain. Jésus dit aujourd'hui à chaque famille, communauté, groupe ethnique, quartier, ville de ce grand pays, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Que ces paroles de notre Seigneur résonnent dans tous nos cœurs, en silence. Sentons qu'elles s'adressent à nous et choisissons d'être des témoins du pardon, des acteurs dans la communauté, des personnes à mission de paix dans le monde. Kończy się homilia takim wezwaniem w języku Lingala. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Kto ma serce, aby godzić się, niechaj się godzi. I teraz nastąpi akt, po chwili refleksji nad słowem wysłuchanym, akt pokutny. To jest bardzo ciekawe, że w tej liturgii ten akt pokutny przesunięty jest na moment po homilii i jest bardziej jeszcze rozbudowany. Te zmiany w liturgii mają głęboki sens, ponieważ człowiek po wysłuchaniu Słowa Bożego, dotknięty przez to słowo, w swoim sumieniu widzi swoje błędy i teraz nastąpi moment, aby za te swoje słabości, niewierności przebaczyć dobrego Boga przed ofiarowaniem. I jeszcze jeden bardzo ciekawy element, bo tuż po akcie pokutnym jest znak pokoju, a więc pojednanie z Bogiem, jednamy się z bliźnimi, wyrażamy sobie wzajemnie naszą życzliwość. Tak, do stołu Pańskiego przystępują już po przebaczeniu i po pogodzeniu się, aby z czystym sercem przystąpić do ołtarza Pańskiego. W tym momencie Ojciec Święty wzywa lud do aktu pokutnego. Bracia i siostry, Słowo Boże oświeciło nasze sumienia. Ono nas zaprasza do powrotu do Boga. Ono nas usposabia, aby powiedzieć Bogu: usuń wszelkie lęki, abyśmy odnaleźli szczęście i ofiarowali Tobie owoc naszych warg. Poszczególne wezwania kieruje do nas ksiądz kardynał Fridolin Basungu, arcybiskup Kinshasy. Panie nasz Boże, tak jak pijawka przysysa się do skóry i wyciąga krew z człowieka, tak grzech zaatakował nas i odebrał nam życie. Któż nas zbawi, jeśli nie Ty, Synu naszego Pana Jezusa, nasz Synu, nasz Panie Jezu Chryste, Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu Chryste, uznajemy to, że jeśli świat nie zna Ciebie, jeśli na świecie istnieją niesprawiedliwości, nienawiść, nieprzyjaźń, to dlatego,
że my nie jesteśmy Twoimi prawdziwymi świadkami, świadkami Twojego Królestwa. Chryste, zmiłuj się nad nami. Wobec Najświętszej Maryi Dziewicy, wobec wszystkich świętych, wobec wszystkich naszych braci, naszych sióstr, wyznajemy to. Nasze serce było daleko od Ciebie i oddawaliśmy Ci cześć tylko naszymi ustami. Panie, zmiłuj się nad nami. W tym momencie nastąpi obrzęd Asperges, pokropienia ludzi wodą święconą. Woda to znak życia, woda to znak obmycia. Ojciec Święty w tym momencie modli się słowami: Ojcze Najświętszy, Boże miłosierdzia i litości, wysłuchaj naszych modlitw, aby nasze serca nie były skłonione do zła. Wybacz nam nasze grzechy dzięki ofierze Twojego Syna Jezusa Chrystusa, aby Twój Duch mieszkał w naszych sercach i aby nasze grzechy były zatopione w głębokiej wodzie i miłosierdziu przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. A teraz akt, ten znak pokoju, który sobie przekazują właśnie zgromadzeni. Następuje przekazanie znaku pokoju poprzez uścisk ręki. Dwoma rękoma według tradycji kongijskiej. Teraz, kiedy już nastąpiło przebaczenie grzechów, można się pojednać poprzez te gesty. No, te gesty tutaj są nie bez znaczenia, bo widzimy pana prezydenta podchodzącego do przedstawicieli opozycji. To bardzo tutaj wzbudziło entuzjazm w tym momencie. Tak, następują takie momenty, że nawet ci, którzy na co dzień są dla siebie wrogami, stoją w opozycji. Z okazji tego, że Ojciec Święty przybył do kraju, podają sobie ręce i to jest wielki gest. Rozpoczęła się modlitwa wiernych. Pierwsze wezwanie w języku francuskim za Kościół, aby był zawsze w posłudze na rzecz ubogich i
najbardziej opuszczonych i głosił aż po krańce świata Ewangelię wszystkim ludziom. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za ojca świętego Franciszka, aby był cały czas podtrzymywany przez siły Ducha Świętego, aby podtrzymywał wiarę i miłosierdzie wiernych i aby umacniał pokój Chrystusa na świecie. Prośmy Pana. W języku Chiluba za biskupów, kapłanów i diakonów, aby prowadzeni duchem miłości i prawdy byli świadkami wiernymi i odważnymi dobrej nowiny o Chrystusie, dobrym pasterzu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Kolejne wezwanie w języku Lingala za naszych rządzących, aby przyczyniali się przez swoje decyzje do promowania integralnego ludów im powierzonych i aby zapewniały rzeczywistość pokoju, harmonii i zgody między ludźmi. Ciebie prosimy. Swahili, wezwanie za ofiary przemocy i konfliktów w naszym kraju i w całym świecie, aby były umocnione w ich cierpieniu i dzięki uwadze międzynarodowej zostały wyeliminowane przyczyny niezgody, które rodzą ból i śmierć. Ciebie prosimy. I ostatnie wezwanie w języku Kikongo za nas wszystkich tutaj zebranych, aby łaska tej Eucharystii wyjednała nam odwagę zanoszenia miłości tam, gdzie ubodzy są poniżani, pojednania tam, gdzie ludzie są podzieleni i przebaczenia tam, gdzie dominuje, panuje nienawiść. Ciebie prosimy. Wy
Wysłuchaj, Boże, tych modlitw, które inspirujesz sam w tym Twoim Kościele i w Twojej dobroci chciej ich wysłuchać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Rozpoczyna się procesja darów ofiarnych. Przedstawiciele wiernych przynoszą w procesji do Ojca Świętego dary ofiarne. Moment ofiarowania, w którym na ołtarzu pojawiają się chleb i wino, dla wiernych jest momentem przynoszenia do ołtarza w ofierze różnych darów. Tych rzeczy, które są dla nich wartościowe w życiu codziennym. Ofiarowaniu towarzyszy śpiew liturgiczny. I oczywiście taniec. W czasie mszy świętej, tak zwykłej, niedzielnej na mszy w parafii, no, moment ofiarowania jest momentem prawie najdłuższym w czasie całej Eucharystii. Bo raz, że są przynoszone ofiary na rozbudowę Kościoła, na utrzymanie wspólnoty, ale również, tak jak już mówiłem, rzeczy, które są codziennego użytku i które będą służyć na utrzymanie również kapłana, który pracuje na parafii. Więc to są i pożywienie, i napoje. Czasami również zdarzają się żywe zwierzęta, takie jak kozy czy owieczki. Także ludzie, którzy mieszkają i modlą się na parafii danej, to są ofiarni, aby i też biorą odpowiedzialność za to, żeby utrzymywać kapłana, który dla nich pracuje, który dla nich głosi Słowo Boże. Ojciec pracował tam w Demokratycznej Republice Konga przez 11 lat, więc miał okazję to osobiście tego doświadczać. Tak, dokładnie. W tym momencie ludzie, wybrani oczywiście, przynoszą, już są przy ołtarzu, aby złożyć ofiary, chleb i wino oczywiście. Domyślam się również, że będzie tam i mafuta, czyli olej z orzeszków i będą takie elementy typowo lokalne, miejscowe, które pokazują, co jest ważne dla tego ludu, z czego się utrzymuje. Specjalnie nie trzeba zachęcać ludzi do takiego żywego uczestnictwa w mszy świętej. To prawda i tym bardziej, że słuchacze nie mają okazji zobaczyć tego, ale telewidzowie widzą odświętne stroje, które nie kupuje się w sklepach, tylko są szyte ze specjalnego materiału, który nazywa się pań sześciojardowy, czyli prawie 6 metrów taki materiał, kupuje się go. I wtedy z tego materiału szyje się albo koszula, albo suknie dla kobiet. I z tego, co widać, również na tę okazję przyjazdu Ojca Świętego został wyprodukowany specjalny materiał z emblematem podróży. I wielu ludzi jest ubrane w ubrania które są uszyte z tego materiału. Także szyk, elegancja są słowa, które mogą charakteryzować Kongijczyków. Bardzo lubią być odświętnie i ładnie ubrani. Muzyka kongijska charakteryzuje się pewnymi elementami, które są bardzo charakterystyczne. Tamtamy, czyli bębny, które nadają rytm, są instrumentami bardzo tradycyjnymi, używanymi wszędzie, szczególnie na wioskach, ale również w stolicy. Drugi element to perkusja i trzeci to gitara elektryczna. Możemy się zdziwić, że w kraju, w którym jest tak mało prądu, na parafiach, nawet w tych miejscowościach, gdzie nie ma prądu, używa się gitary elektrycznej, bo są generatory prądu.
które rozpala się, odpala się, żeby w czasie mszy świętej była msza, było oświetlenie i był prąd, aby przede wszystkim grano na gitarze. Bardzo piękne jest to również, że kraj potrafił zachować swoją tożsamość. Pomimo tych wpływów europejskich już od XV wieku, to jednak te elementy kultury własnej są tak bardzo czytelne. Tak, Kongijczycy są bardzo dumni ze swojej kultury i nawet widzimy w strojach liturgicznych kapłanów. Są to stroje uszyte według mody kongijskiej, według rytu zairskiego. W czasie mszy świętych nie używa się strojów, które pochodzą z Europy, od ornatów europejskich. Kongijczycy są dumni z tego, że mają swój wzór ornatu, strojów liturgicznych i bardzo się tego trzymają. W tym momencie następuje po ofiarowaniu następuje okładzenie ołtarza. Niech nasza modlitwa się wznosi do Ciebie Boże jak dym kadzidła. Ksiądz kardynał Ambongo Besungu Fridolin jest jedynym kardynałem Demokratycznej Republiki Konga i jest także arcybiskupem metropolitą Kinshasy. Następuje okładzenie ludu wiernego, wszystkich, którzy przyszli na Eucharystię. Modlicie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Módlmy się. Panie nasz Boże, składamy Ci ofiarę Twojego Syna, Króla Pokoju, pod postaciami chleba i wina, które oznaczają pokój i jedność. Spraw, aby ta ofiara umocniła zgodę między wszystkimi Twoimi dziećmi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela,
który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, święty, święty. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Il te rendit grâce, il la donna à ses disciples, il dit: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. To oczywiście w języku Lingala. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna,
Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Frydolinem oraz całym duchowieństwem. Souviens-toi aussi de ceux qui gouvernent notre nation, qu'ils vivent dans la justice et la sainteté. Seigneur, souviens-toi de tous. Seigneur, nos frères et sœurs qui sont morts. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Seigneur, nous t'en supplions. Souviens-toi de nous tous. Prosimy, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze wszystkimi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa. Z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Słyszymy, że w czasie śpiewania doksologii oraz w czasie modlitwy kapłańskiej wierni powtarzali zazwyczaj ostatnie zdanie i uczestniczą aktywnie w modlitwie. Teraz nastąpi modlitwa pańska. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.
tym momencie, jako że przekazanie znaku pokoju było już wcześniej, nastąpi śpiew Baranku Boży. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ten, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Jak widzimy, wielu kapłanów i szafarzy Eucharystii, szafarzy Komunii Świętej, rozeszło się już po sektorach, by rozdawać Komunię Świętą wiernym, aby wielu miało pełny udział w przeżywaniu tej Eucharystii z Ojcem Świętym. My także, łącząc się duchowo w przeżywaniu tej mszy świętej, uczyńmy akt Komunii Duchowej, zapraszając Pana Jezusa do swojego serca i wsłuchujmy się w te piękne śpiewy uwielbienia wykonywane w czasie tej liturgii.
trwa Komunia Święta, podczas mszy świętej celebrowanej jako główny punkt tej pielgrzymki Ojca Świętego do Demokratycznej Republiki Konga. Widzimy bardzo wielu młodych kapłanów obecnych także na tej mszy świętej. Przed chwilą nawet nie wszyscy mogli koncelebrować tu blisko, ale ubrali się w ornaty także i przystępują do Komunii Świętej, więc tych kapłanów młodych i powołań kapłańskich w Demokratycznej Republice Konga nie brakuje z całą pewnością. Tak, to już mówiliśmy wcześniej, że jest bardzo wiele powołań. Myślę, że z czasem, gdy Kościół jeszcze bardziej będzie rozwijał swoją działalność, tych powołań będzie więcej. Także tak jak kiedyś misjonarze europejscy jechali, płynęli do krajów afrykańskich, żeby tam głosić Ewangelię, przyjdą czasy już niedługo, kiedy to oni z Afryki będą przyjeżdżać do nas, aby pracować wśród nas, aby nam głosić Ewangelię, aby nas podtrzymywać w wierze. Kościół kongijski ma troje błogosławionych i wszyscy troje są męczennikami. Izydor Bakania został beatyfikowany w 1994 roku. Siostra Maria Klementyna Anuarita Nengapeta w 1985 roku, właśnie podczas tej drugiej pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Kongo, i ksiądz Franciszek Spoto, włoski misjonarz, w 2007 roku. Kandydatkami na ołtarze jest sześć mężczyźnic z Kikwit, włoskich sióstr zakonnych, które zmarły w 1995 roku po zarażeniu się ebolą od chorych, którym niosły pomoc. Trwa także proces beatyfikacyjny arcybiskupa Christopha Monzihirwy Wenengabo, zamordowanego przez rwandyjskich żołnierzy, oraz Floriberta Vanekui Binkositiego ze wspólnoty świętego Idziego, celnika zamordowanego za to, że odmówił przepuszczenia skażonego towaru w zamian za łapówkę. To jest młody kościół, ale z całą pewnością bardzo dynamiczny i także pewnie będzie i tych świętych i kandydatów na ołtarze coraz więcej. To na pewno będzie więcej, ponieważ męczenników, szczególnie w latach 60. i 70. było mnóstwo. Zginęło wielu misjonarzy, wiele sióstr zakonnych, no, ale proces beatyfikacji wymaga też czasu, nakładów środków, zainteresowania. Do tej pory tylko trzech błogosławionych, mało jak na tak wielki kościół, taką wielką wspólnotę. Ale myślę, że przyszłość pokaże, że Kościół kongijski jest dojrzały, jest silny wiarą swoich wiernych i też będzie też przyczyną do tego, aby budować pokój nie tylko w Kongo, ale w całej środkowej Afryce. Yeah.
co pewien czas realizatorzy pokazują nam ten ołtarz polowy usytuowany na lotnisku Ndolo. To jest wielki teren, który może pomieścić nawet 1,5 miliona ludzi. Nie ma aż tak dużo ludzi na tym spotkaniu, ale jest na pewno bardzo wielu wiernych, którzy przybyli na to spotkanie ze Mistrzem Świętym, a widzimy elementy tego ołtarza. W środku jest całe logo tej papieskiej pielgrzymki, a po obu stronach są gołąbki pokoju niosące gałązkę oliwną jako taki znak pojednania. Ojciec Święty bardzo mocno w tej swojej homilii zachęcał do tego rozpoczynania na nowo. Do tych trzech wskazywał trzy źródła pokoju, trzy źródła służące jego umacnianiu: przebaczenie, wspólnota i misja. Wszyscy razem jesteśmy zaproszeni do tego, żeby zawsze rozpoczynać na nowo. To Chrystus daje nam tę siłę, by przebaczyć sobie i innym. I potrzebna jest, jak Ojciec to Święty to pięknie nazwał, amnestia serca. Ta amnestia serca, która pozwala uwolnić się dzięki zjednoczeniu z krzyżem Chrystusa od tych wszystkich ran i cierpień, które nosimy w sobie. Kończy się Komunia Święta. Za chwilę modlitwa po Komunii Świętej. A potem jeszcze krótkie słowo skieruje do nas arcybiskup Kinshasy, ksiądz kardynał Fridolin Ambongo Besungu. Oczywiście przede wszystkim zwracając się do Ojca Świętego ze słowami wdzięczności. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, pośliłeś nas ciałem i krwią Twojego Syna. Daj nam ducha miłości, abyśmy skutecznie szerzyli wśród wszystkich ludzi pokój, który Zbawiciel nam zostawił. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bana Congo démocratique, Bana Kinshasa, Boboto. W tym momencie w języku Lingala kardyna zwraca się do ludu: Kinshas, Mwana Congo, dzieci Kinshasy, dzieci Konga. Cieszą się z wielkiej radości i zwraca się do nich: cieszycie się, czy się nie cieszycie? Lud się cieszy, dlatego odpowiada, że jest Esengo. Najczcigodniejszy Ojcze, z szacunkiem i wdzięcznością witam obecność Waszej Świątobliwości w Kinshasie, stolicy Demokratycznej Republiki Konga. W imieniu Kościoła, Bożej Rodziny zgromadzonej wokół Twojej osoby, przy ołtarzu Pana, pragnę z całego serca podziękować za tę piękną i wspaniałą mszę świętą, którą wraz z Tobą celebrowaliśmy. Najczcigodniejszy Ojcze Święty, przybyłeś do nas w szczególnym i wyjątkowym kontekście historii naszego narodu. Twoja wizyta apostolska jest znakiem zatroskania, jakie masz dla tego naszego ludu i Twojej miłości do naszej ziemi i naszej kultury.
Ce peuple congolais est aujourd'hui confronté à une crise multiforme. Conflits armés, particulièrement à l'est du pays, crise économique et misère sociale. Kardynał mówi właśnie o kryzysach, które gnębią naród kongijski. Kryzys ekonomiczny, ale również wojna na wschodzie. Qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous. Ojcze Święty, naród, który was przyjmuje i który jest przed wami, cierpi. Malgré cette souffrance injuste, les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. Pomimo tej niesprawiedliwego cierpienia, naród kongijski zostaje wierny. I wasze przybycie jest dla nas dodaniem odwagi w tym cierpieniu. Wasze przybycie jest w roku wyborczym, który często jest rokiem niepokojów i waśni. Wasze przybycie i przyniesienie tematu zjednoczeni, pojednani wszyscy w Chrystusie, sprawi, miejmy nadzieję, że sprawi, aby te wybory były jasne, demokratyczne i sprawiedliwe. Ojcze Święty, dziękuję za waszą obecność dla nas wszystkich i dla każdego z nas osobno. Dziękujemy za waszą wiadomość. I za wiadomość, która nas umacnia w wierze. W Chrystusie wszyscy jesteśmy pojednani i ta Eucharystia nas jeszcze bardziej umocni, abyśmy pracowali nad tym pojednaniem. République démocratique du Congo et au Soudan du Sud à l'intercession de la Vierge Marie. Niech Matka Boża was wspomaga, Ojcze Święty, w tej podróży apostolicznej do Konga i do Sudanu Południowego. W tej chwili prezentowany jest przez księdza kardynała dar od Ojca Świętego. To jest kielich do sprawowania Eucharystii, który pozostanie takim znakiem widzialnym tego spotkania z papieżem. Bardzo cenny kielich. Tak. I teraz Ojciec Święty udzieli już apostolskiego błogosławieństwa na zakończenie mszy świętej. Jeszcze ksiądz kardynał wręcza pamiątkę Ojcu Świętemu. To jest chyba jakiś obraz. Zobaczymy, bo jest zapakowany jak prezent. Trzeba będzie otworzyć. Tutaj jest pomoc. Następuje odwiązanie kokardy, wstęgi. I naszym oczom ukaże się
prezent jest dobrze opakowany, także trochę musi potrwać. Jako prezent jest przekazany grafika, tak, z postacią Ojca Świętego. Tak. I kontury Konga z flagą narodową. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. W tym momencie nastąpi procesyjne wyjście od ołtarza w stronę zakrystii. Towarzyszyć temu będzie pieśń maryjna. Zakończyła się msza święta. Ojciec Święty jest jeszcze przed ołtarzem, pozdrawia wszystkich zgromadzonych gestem dłoni, uśmiechem i trwa pieśń na zakończenie mszy świętej. Już za chwilę, po zdjęciu szat liturgicznych, Ojciec Święty uda się ponownie do nuncjatury. Trzeba przebyć drogę 8,5 kilometra. Tam przewidziany jest obiad i trochę odpoczynku, a następnie o 16:30 spotkanie z ofiarami przemocy na wschodzie kraju w nuncjaturze apostolskiej. My także
to wydarzenie dziś o 16:30 będziemy dla Państwa transmitować. To jeszcze nie koniec wydarzeń na dzień dzisiejszy, bo jeszcze o godzinie 18:30 nastąpi spotkanie z przedstawicielami niektórych dzieł charytatywnych na terenie Republiki Demokratycznej Konga, różnych wspólnot, które tam prowadzą piękne dzieła charytatywne. To także spotkanie odbędzie się na terenie Nuncjatury Apostolskiej i także z tego wydarzenia przewidziana jest nasza transmisja. W tej chwili msza święta już zakończona i celebranci powracają do zakrystii. Prezydent Republiki również się żegna z tymi, którzy byli na Eucharystii. Wsiada do swojego samochodu i również udaje się na miejsce odpoczynku. A nasza przedpołudniowa transmisja dobiega końca. Dziękujemy serdecznie Państwu za uwagę. Przekazujemy głos do studia. Żegnają się z Państwem ojciec Andrzej Borek i ojciec Piotr Andrukiewicz.